Jucie, gratulujemy efektownej wygranej. Chyba nie byłeś specjalnie spięty tym pierwszym profesjonalnym występem. No nie, tak jak już wcześniej wspominałem w wywiadzie, nie jest to mój pierwszy występ przed telewizją. Wychodziłem do teraz trzykrotnego mistrza świata La Cruza, także no, te napięcie było mniejsze. Tym bardziej, że no, sparowałem już z Przemkiem, także wiedziałem mniej więcej czego się spodziewać. No walka zakończona szybko, efektownie, bardzo się z tego powodu cieszę. Sparowałeś, czyli wiedziałeś, że ten lewy sierp to jest dobra na niego broń? Nie do końca. Już tak szczerze powiem, że już zapomniałem dokładnie jak on boksuje. Natomiast no, szybko sobie przypomniałem i wyczułem ten timing, dystans i przede wszystkim tutaj chciałem podziękować trenerowi Gmitrukowi za cenne wskazówki. No, lewy prosty, spokój, nie ma napięcia, także ja taki boks lubię i myślę, że będę się rozwijał. No, trener Gmitruk w prywatnych rozmowach bardzo chwali ciebie i mówi, że przede wszystkim masz mocne uderzenie z obu rąk i dzisiaj to pokazałeś. No bardzo mi miło, że taka osoba jak trener Dmitruk tak o mnie mówi. No cieszę się również, no i poczułem dzisiaj jednak to uderzenie, bo jednak na ringach amatorskich te rękawice są dużo większe i ciężko jest, że tak powiem, tak celnie trafić, a tutaj no wszystko poszło gładko. Ale zgodzisz się z tym, że sędzia Włodzimierz Gulc popełnił duży błąd po drugim knockdownie, nie przerywając walki, bo to Przemek Pikuli to już się nie nadawał do dalszego pojedynku. No nie chciałbym nikogo krytykować, natomiast no, widziałem już po chyba drugim knockdownie, że Przemek no, jest bardzo mocno zamroczony, no ale no, nie mogłem odpuścić, bo to jest boks i mogło to się przechylić równie dobrze na drugą stronę, dlatego no, wykończyłem to i tak się skończyło. Możemy cokolwiek powiedzieć o dalszych planach? No na pewno do końca roku relaks, wiadomo, trening dalej, lekki rozruch, natomiast taki odpoczynek, no bo jednak te przygotowania dosyć długo trwało, zanim podpisałem kontrakt i tak dalej, przyjeżdżałem już, że tak powiem, od wakacji do Warszawy na sparingi i na treningi, dlatego no, sobie odpocznę do końca roku, no i po nowym roku następne wyzwania, no bo to chciałbym szybko, że tak powiem, iść do góry i zdobywać jakieś doświadczenie i umiejętności. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich, przede wszystkim trenera Jurę ze Szczecina, wszystkich moich przyjaciół, babcie, rodziców i moją kochaną dziewczynę. Dziękuję.